Cześć, ja nazywam się Rafał i prowadzę bloga o tematyce turystycznej pod tytułem Wciąż w drodze. Jeżeli bloga nie za bardzo kojarzycie, to zapraszam do odwiedzin, podlinkuję go w opisie. Do tej pory pisałem o sprzęcie turystycznym, opisy uzupełniałem zdjęciami. Natomiast od dzisiaj chciałem rozpocząć serię filmów na ten temat. Mam nadzieję, że uda mi się kręcić jak najwięcej i wrzucać, pokazywać Wam jak najwięcej. Natomiast to oczywiście wszystko zależy od czasu. Dzisiaj zaczynamy. Ja to sobie tu będę robił kawę, bo jest akurat... Mamy sobotę w ogóle, jest sobota rano. Ja mieszkam bardzo blisko lasu, więc bardzo często wygląda to tak, że zaraz w piątek wieczór wyskakuję sobie na nockę do lasu, bardzo niedaleko. To czas na kawę, więc ja to sobie będę ogarniał, natomiast i będę opowiadał. Dzisiaj będę opowiadał o namiocie. Namiocie MSR Haba Haba, a konkretnie o MSR Haba Haba NX, czyli dwuosobowy namiot od Cascade Designs. MSR generalnie klasyfikuje ten namiot jako sprzęt do użytku w takich warunkach umiarkowanych. To znaczy oczywiście nie zabierzecie tego namiotu w wysokie góry, bo on się kompletnie nie sprawdzi przy jakichś atomowych wiatrach albo nie sprawdzi się po prostu w śniegu. Natomiast do takich naszych warunków polskich, środkowoeuropejskich, ogólnie europejskich, bo nawet w Skandynawii się sprawdzi. Natomiast co istotne, jest ten namiot też klasyfikowany jako lightweight, czyli namiot lekki. Ja oczywiście wszystkiego nie pamiętam, więc będę się wspomagał. Producent pisze, że namiot waży 1,540 kg, natomiast jest też opcja Fast and Light i ta opcja dotyczy zabierania ze sobą samego tropiku, niezbędnych ilości szpilek i masztów bez używania sypialni. I wtedy można zejść poniżej 1,970 kg. Ja ten namiot używam od chyba lutego tego roku, tak mi się wydaje, od lutego tego roku i jestem z niego naprawdę bardzo zadowolony. Jest w zasadzie już teraz pół roku i namiot był na jednej dłuższej wyprawie na Bałkanach. Był na majówce, na wielu, wielu krótszych wycieczkach tutaj właśnie w okolicy. Jestem nim zachwycony, naprawdę. Namiot dwupowłokowy, jest też wersja NX, która... Namiot, w ogóle ten NX jest wersją trzysezonową. Natomiast jest też wersja HP, która jest wersją namiotu czterosezonową. Różnica jest w sypialni, dlatego że w tej wersji NX, którą ja posiadam, sypialnia jest... krzesiwo! Sypialnia generalnie wykonana jest z siatki. Natomiast w wersji HP, czyli w tej czterosezonowej, sypialnia wykonana jest z... Sypialnia wykonana jest z tkaniny w splocie ripstop. Oczywiście jest też różnica w wadze. Ok, kawa się robi. Ja w takim razie pokażę Wam go trochę bliżej. Namiot jest takiej wielkości. Nieduży. Pokazuję i objaśniam dokładnie. To jest worek kompresyjny od tego namiotu. Genialny.
Dlaczego? Dlatego, że on nie jest otwierany w tym miejscu, zaciągany po prostu sznurkiem, tylko jest otwierany od dłuższego boku w ten sposób. O! I tutaj macie, wyjmujecie cały namiot. Plus ogromny jest tego, że tak naprawdę, żeby jak mamy worki w stylu właśnie otwieranych tutaj od denka jakby, to ten namiot trzeba bardzo ściśle pakować, bardzo ładnie rolować, tak żeby tam go można było włożyć. Natomiast tutaj, jak się śpieszę, to tak naprawdę w ogóle tego namiotu nie składam jakoś specjalnie, tylko byle go jakoś tam skompresować, wciskam do worka kompresyjnego, zaciągam sznurek, zamykam paski i wszystko się trzyma. Odnośnie samego worka. Dwa paski kompresyjne. No tutaj to, co pokazywałem, czyli ten taki bajerek, za który można cały namiot trzymać i jest też krótki opis. Na wewnętrznej stronie jest instrukcja. I no w ogóle spójrzcie na takie detale w stylu minimalistycznych, malutkich stoperków. Pokażę. Malutki, minimalistyczny stoperek. Linka jest z elementami odblaskowymi. Genialna rzecz. Co jeszcze odnośnie samego pokrowca? Zaraz wam pokażę. Generalnie... zobaczymy, czy kawa. Kawa już. Dobra. Chodzi o to, że jakby samych turystów, którzy chodzą z plecakami, za bardzo nie interesuje to, jak namiot jest pakowny. To znaczy zwykle namiot po prostu przytroczymy na wierzchu plecaka albo po prostu schowamy go do plecaka, ponieważ sam plecak jest dość spory, to zwykle nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast sprawa teraz, którą chciałem poruszyć, dotyczy turystów rowerowych. Sakwy mają określoną wielkość i nie zawsze jest to takie fajne, jak są bardzo długie maszty. W tym przypadku maszty wywalamy, szpilki wywalamy, maszty można sobie na przykład później przyczepić, dajmy na to, do ramy roweru, albo można sobie wrzucić na bagażnik, wzdłuż bagażnika. Natomiast sam namiot chowamy do worka, widzicie? Zaciągamy, składamy na pół. Przestawiam kawę. Składamy na pół i linki, paski kompresyjne możemy wykorzystać do zabezpieczenia takiego worka. Ciach. Drugie. Ciach. Świetnie pomyślane i mamy taki pakuneczek w zasadzie wielkości śpiwora, który bez problemu zmieści się do każdej sakwy rowerowej. Okej. Co przychodzi w takim razie w komplecie? To, co wyrzuciłem, czyli szpilki. Szpilki w takim woreczku. Bardzo fajny woreczek. Takie same malutkie, minimalistyczne, lekkie stoperki. Bardzo fajna rzecz. Szpilek od producenta przychodzi 10. O. Nie wszystkie są potrzebne. Ja ani razu jeszcze nie użyłem tak naprawdę wszystkich, dlatego że nie widziałem potrzeby, żeby mocować dodatkowe odciągi. Więc 6 jest całkowicie wystarczających, 4 możecie zostawić w domu. Przychodzą maszty.
Maszty, woreczek od masztów jest w ogóle słabo zrobiony. To jest jedyny minus, jaki widzę w tym namiocie. Dlatego, że znaczy jakby to jest oczywiste, żeby zrobić ten nadruk tutaj, producent musiał go nagrzać na wewnętrznej, na lewej stronie tkaniny. W związku z tym jakby woreczek uszyty jest na odwrót. Zewnętrzna warstwa tkaniny jest od środka, ta matowa, natomiast ta błyszcząca jest na wierzchu. Słabo to wygląda. No i same maszty. Same maszty to jest, to są daki Federlight. W zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Ja jestem fanem tych masztów. I w życiu bym nie zamienił na żadne inne, jakość zdecydowanie widoczna, super fajne. A więc to jest, to są szpilki, to są szpilki, to są maszty. No i teraz mamy oczywiście jeszcze, siorbnę sobie kawy tylko. Woreczek kompresyjny, no i jest tropik zielony, jest też opcja szarego, takiego srebrnego, no i sypialnia. Przejdziemy teraz do rozstawiania namiotu. Na początku na płasko rozkładamy oczywiście sypialnię. Później trzeba połączyć stelaż. Stelaż jest jeden i stanowi on jakby całość. Ok, teraz pokażę Wam z bliska dokładnie, jak ten stelaż wygląda. Także o. Wygląda to tak oczywiście, że tutaj mamy jakby. Tutaj są, jest takie Y, które jest właśnie w tym momencie tutaj połączone tym elementem. Później mamy pojedynczy maszt. Na środku jest taka poprzeczka. Później dalej jest pojedynczy maszt. I tutaj znowu drugie Y po drugiej stronie. Tutaj identyczne połączenie właśnie za pomocą tego kółeczka. No i później oczywiście te zakończenia masztów srebrne wkładamy do takich fajnych aluminiowych płytek właśnie w ten otwór. W ogóle zobaczcie, jaka dbałość o szczegóły. To nie jest normalnie przeszyte, on tutaj zrobiony. Zrobiono ósemkę po prostu. Super rzecz. Super rzecz. Takie właśnie rzeczy lubimy w namiotach. Ok. Sypialnia podwieszana jest za pomocą takich, spójrzcie, plastikowe, standardowe takie klipsy. O, proste, niezawodne. Mamy rozstawioną sypialnię. Na pewno widzieliście taki moment, kiedy musiałem odczepić jeden kawałek i poprzeczkę przełożyć na górę. Zaraz Wam pokażę dokładnie, o co chodzi. Chodzi generalnie o to, że ta poprzeczka w tym miejscu, pokażę, ona musi być na wierzchu. Musi przechodzić górą, a nie dołem, dlatego że o te mocowania, które są tutaj, to jest do końca niefortunna rzecz. Generalnie chodzi o to, że bardzo ciężko później naciągnąć jest tropik na tym, a szczególnie jeżeli jeszcze ta poprzeczka jest na dole. W związku z tym trzeba na to zwrócić uwagę. Jak widzicie, sypialnia jest rozłożona i ona w zasadzie już na tym tak rozłożona może stać.
Trzeba by ją tylko jakoś spróbować troszkę naciągnąć, natomiast w środku można spać. Więc namiot zdecydowanie samonośny. Narzucamy tropik. Teraz to, o czym właśnie mówiłem, czyli to naciąganie tropiku, które zrobić trzeba zaraz na samym początku. Naciąganie tropiku na tej poprzeczce. I teraz jeszcze chciałbym Wam pokazać kilka detali, dlatego że są naprawdę genialne. Patrzcie na to. Przede wszystkim skąd wiadomo, jak założyć, znaczy którą stroną założyć tropik, gdzie. Inżynierowie od MSR-a pomyśleli i proszę bardzo. Szare taśmy. Szare taśmy. A po drugiej stronie? Czerwone taśmy. I uwaga. Czerwone taśmy. Genialne. I teraz mamy założony tropik i tak naprawdę każdej z czterech stron, czyli od strony stelaża, od tropiku mamy kolejne małe aluminiowe elementy. Zakładamy je na stelaż od dołu. Raz. Dwa. Trzy. I cztery. Szpilki, tak jak mówiłem, w zasadzie potrzebujemy 6. Mocujemy i zaraz jeszcze pokażę dwie fajne rzeczy. Ok, szpilki są zamocowane na każdym rogu, na każdym z czterech rogów i do tego jeszcze dwie szpilki, które tworzą przedsionki. I teraz jeszcze patrzcie na to. Szpilki generalnie mamy zamocowane tutaj. Natomiast żeby dokonać jeszcze ostatecznej jakby regulacji, tak żeby podłoga była idealnie i tak dalej, to tutaj mamy możliwość regulacji tym paskiem. I właśnie tutaj jest jedna ta istotna rzecz, bo jeden pasek, spójrzcie na to, jeden pasek, on jest zaszyty na płasko. Jak to pokazać? O, jeden pasek jest zaszyty na płasko. Natomiast drugi koniec tego paska zaszyty jest w formie takiej pętelki, nie na płask. I teraz tak, właśnie ten zawsze mocujemy szpilkami, natomiast ten zaszyty na płasko służy do regulacji. To jest regulacja podłogi, natomiast jest jeszcze oddzielna regulacja tropiku. Plastikowe drabinki. Z każdej strony można sobie później jeszcze tropik dociągnąć. Zarówno od strony stelaża, jak i też, jak widać, od strony przedsionków. Ok, teraz otwieram namiot i zobaczymy sobie, ile miejsca jest w środku, jak to wygląda. Przypominam, namiot jest dwuosobowy. W związku z tym on ma dwa przedsionki po dwóch stronach. Każdy ma swój przedsionek. I ma też oczywiście dwa wyjścia. Bardzo wygodna rzecz, dlatego że nie trzeba wtedy przechodzić przez jedną osobę, jak ta od strony nieprzedsionkowej, przepraszam, chciałaby wyjść. Więc super wygodne. A dwa, jeżeli ktoś nie ma takich problemów w stylu, bo ja nie chcę trzymać plecaka w przedsionku, jeżeli nie stanowi to dla Was problemu, buty, ubrania, plecak, wszystko można trzymać sobie w przedsionku, a w środku, w sypialni faktycznie mieć naprawdę dużo miejsca na to, żeby się wygodnie wyspać. Ale otwieramy, ja włożę tam swoją alumatę, którą mam na nowo, bo jakby do tego filmu wszystko wyjąłem, namiot złożyłem, więc wkładam karimatę, wkładam śpiwór i sami sobie zobaczycie, jak przestronny jest ten namiot. Wejście do namiotu, rzepy, jeden, drugi. Zamki są dwukierunkowe. Tak naprawdę w zasadzie to już jest chyba przerost formy na treścią. Nie widzę większego sensu, żeby otwierać namiot od góry,
tylko od góry, bo po co? No ale jest. Otwieramy. Można sobie drzwi zrolować. Tutaj jest element, który można je sobie zabezpieczyć. O, pokazuję dokładniej. O, element do zabezpieczenia, czyli kółeczko i taka i taki kołek. To jest przedsionek i tutaj wkładam, ja mam GoLite Peak w rozmiarze M, więc taki plecak około 38 litrów. Tak on sobie leży, przedsionek spory, przedsionek naprawdę spory. Tutaj byłoby jeszcze miejsce, żeby coś postawić, jakieś buty powiedzmy. Widzicie, że tu jest taka dość wysoka, dość duża szpara od ziemi do tropiku. Wentylacja, to jest raz, podejrzewam. Natomiast druga rzecz to jest... no pewnie zaoszczędzenie na wadze, więc tutaj minimalny minus, ale okej. To jest jakby sypialnia, pokazuję z dalej. Sypialnia jest zrolowana tutaj w połowie. Natomiast patrzcie teraz na to. Robię tak. Zabezpieczam. Sypialnia jest całkowicie zrolowana i można tutaj sobie przy dobrej pogodzie mieć bardzo wygodne wyjście z namiotu. I teraz miejsce w środku. Drzwi, wejście do namiotu jest spore. Zamek jest stąd, w formie litery D. Dotąd też można sobie zrolować. Też można sobie zrolować wygodnie i można sobie zabezpieczyć. O! Miejsca w środku jest naprawdę sporo. Rozkładam teraz swoją alumatę pełna długość. To jest miejsce w środku. Moja alumata. Spokojnie jeszcze jest miejsce na drugą osobę. Teraz długość. Kładę się. Ja mam dokładnie metr 76, więc jakby gigantem nie jestem, ale tak. Tutaj jeszcze spokojnie mam dużo miejsca. Coś można sobie jeszcze od głowy położyć. Teraz tralalala. Stopy też zdecydowanie jeszcze nie dotykają ściany, więc maks osoby 1,80 m, no zaryzykowałbym nawet i powiedział, że 1,90 m spokojnie mogłyby sobie w tym namiocie spać. Po drugiej stronie jeszcze jest całkowicie wystarczająco miejsca na drugą osobę. W środku, co mamy w środku? Kieszonki od strony jakby stóp. Taka sama jest po drugiej stronie. Bardzo fajne. I co mnie bardzo urzekło, to. Raz, dwa. Jeszcze po tej stronie. Jedno mocowanie i drugie mocowanie. Dlaczego mówię, że tak bardzo mnie to urzekło? Przede wszystkim można sobie bardzo elegancko tutaj zamontować czołówkę. Wieszamy sobie czołówkę i mamy w zasadzie coś w rodzaju żyrandola w namiocie. Bardzo fajna rzecz. Natomiast tutaj, stąd, na drugą stronę, można sobie rozwiesić po prostu sznurek, na którym można powiesić na przykład jakieś wilgotne, czy rękawiczki, czy skarpetki, czy nawet koszulkę. I to nam wtedy będzie fajnie na następny dzień schło. Bardzo fajna rzecz. I teraz jeszcze jedna rzecz, czyli wysokość. Tak jak mówiłem, 1,76 m ja. I siedzę sobie wygodnie. Zdecydowanie nie dotykam jeszcze głową
tropiku. I co najlepsze, dzięki właśnie tej poprzeczce i dość takiemu fajnemu kształtowi stelaża tutaj, to nie jest tylko na środku. Przechodzę tutaj i wciąż jeszcze nie dotykam. Przechodzę na drugą stronę i tutaj też jeszcze mam bardzo dużo miejsca. Jestem z tyłu, jest miejsce. Przechodzę bardziej do przodu, wciąż jeszcze jest miejsce. Bardzo obszerny namiot, przy swojej wadze naprawdę moim zdaniem mistrzostwo świata. Bardzo fajnie. No i teraz na sam koniec jeszcze kilka takich ogólnych, można powiedzieć, opinii. Jak widzicie, przez cały film naprawdę zachwycam się tym namiotem. Używałem naprawdę wielu namiotów. Żeby wam nie skłamać, 8-9 spokojnie. Między innymi, i to nie takich firm, że Allegro i 130 zł, albo Tesco i 40 zł, chociaż takie też na samym początku. Natomiast wydaje mi się, że w pewnym momencie dochodzi się do wniosku, że kurczę, kupuję jedną rzecz. Kupuję jedną rzecz, chcę mieć święty spokój, chcę, żeby ona działała, chcę, żeby była dobrej jakości, nie chcę się obawiać, że w zasadzie mam namiot, nocuję sobie, ale kurczę, byle nie padało, bo a nóż może przecieknie. Ten nie ma szans. Ani nie przecieknie, ani go wiatr, oczywiście nie jakiś huraganowy z Alp czy z Himalajów, ale taki tutaj na pewno go nie poskłada, więc składa się po prostu spokojnie spać i nie obawiam się, że obudzę się w kałuży. I w zasadzie sami widzieliście, genialnie prosty sposób rozkładania tego namiotu, natomiast na tropiku nie widać większych zagnieceń. To co widać, czyli na przykład w tym miejscu tutaj nie wygląda to za bardzo ładnie, ale dlatego, że sypialnia jest całkowicie zrolowana. Gdyby to się naciągnęło, to tego nie będzie. Tak samo tutaj. Tutaj też z rozpędu jakby coś powstało, ale gdyby wszystkie te, które wam pokazywałem, te elementy tutaj ładnie naciągnąć, to przy tak prostym i tak szybkim rozkładaniu tutaj w zasadzie nic się brzydko nie układa. Nic jakby nie powoduje, że na przykład woda mogłaby stać gdzieś w którymś miejscu. Bardzo fajnie dopracowane. Większość elementów bardzo fajnie dopracowana. No nie przekonują mnie te dość wysoko uniesione brzegi tropiku. Tutaj wam jeszcze pokażę jeden taki przykład. O, widzicie? To tutaj tropik jest dość wysoko uniesiony. Okej, tutaj też jest część podłogi jakby, tak? Tutaj nie ma siatki. Siatka zaczyna się, o widzicie, tutaj dopiero. Natomiast tu jeszcze jest tkanina wodoodporna, ale jeżeli by wiało, to jednak będzie tutaj dość mocno podwiewać. Niespecjalnie mnie to przekonuje. Tutaj jeszcze nie pokazałem, są otwory wentylacyjne, o, zapinane na rzep. Także można je sobie tutaj, o, takie odciągi dodatkowo walnąć, mamy wtedy wentylację, ale generalnie z kondensacją, wentylacją ten nie ma, namiot nie ma według mnie żadnych problemów, więc nawet nie trzeba tak robić, ja się ani razu w to nie bawiłem. Więc naprawdę warto. Generalnie no tylko, że oczywiście wszystko rozbija się o cenę. Niestety dla większości osób będzie ona odstraszająca i odrzucająca całkowicie. Ten namiot w Polsce kosztuje w okolicach 1600 zł. Ktoś powie, kupię za to auto. No pewnie jakieś auto kupię. Kwestia priorytetów oczywiście. Jeżeli wiesz, że co weekend wyjeżdżasz, sprawia ci to przyjemność i nie masz zamiaru dźwigać ani ciężaru jakiegoś wielkiego na plecach. Z drugiej strony też nie chcesz się obawiać właśnie, że w nocy będzie nagle jakaś kałuża w środku, w sypialni, będziesz mokry i cały wyjazd z przyjemności zmieni się w katorgę tak naprawdę. To kupujesz, nie? A jeżeli wyjeżdżasz tak naprawdę od wielkiego dzwonu, w zasadzie tylko w wakacje, no to może niekoniecznie. Ja ze swojej strony zdecydowanie polecam.
jest dostępna, lżejsza opcja tego namiotu. To znaczy, jest to całkowicie inny model. Natomiast MSR produkuje też taki namiot Freelight, nazwa Freelight. Jest, ja już go macałem i wiem mniej więcej, jak to wygląda. Generalnie ten namiot jest, tropik jest z lżejszej tkaniny. To zdecydowanie od razu idzie wyczuć. To jest ta różnica. Podłoga jest z lżejszej tkaniny. Tu już trochę niebezpiecznie, ale jakby wada. I co jeszcze? Spory minus, no ale gdzieś trzeba tej wagi zaoszczędzić. Tak jak tutaj przez cały ten namiot jakby idzie stelaż i on ma Y po tej stronie. Tutaj jest Y i po tej stronie. Tutaj też jest Y. To Freelight tylko z jednej strony w nim się rozchodzi stelaż na dwa, natomiast drugie idzie tylko pojedynczy. I w stopach wtedy jest trochę mniej miejsca. Będę go miał na testy. Zobaczymy, jaka jest różnica. Podejrzewam, że nieduża. To nie jest namiot taki, że jedziecie i tydzień sobie siedzicie w jednym miejscu na polu namiotowym, no bo w takiej sytuacji kupujecie duży namiot z ogromnym przedsionkiem i jeszcze z daszkiem, żeby można sobie było usiąść przy stoliku na krzesełkach wygodnie. To jest taki namiot, że wpadacie, rozkładacie, nocujecie, składacie następnego dnia i jedziecie czy idziecie dalej. Więc ten Freelight to jest fajna opcja. Tak jak mówię, nie za tydzień na pewno, ale gdzieś myślę, że za około 2-3 tygodnie będę go miał. Podotykamy sobie, popatrzymy. Oprócz tego jest jeszcze ultra lekki namiot i to jest Reflex Carbon. Maszty karbonowe, które mają ten minus, że niestety po dłuższym czasie ich składania, czyli kiedy po prostu składacie stelaż i on wskakuje jakby jedno w drugie, to niestety karbon wykrusza się w tamtych miejscach i to jest minus tych masztów. Natomiast niewątpliwie są lżejsze niż maszty aluminiowe, więc ten namiot jeszcze trochę odchudzony, on jest w bardzo super fajnej wadze, nie powiem wam teraz dokładnie. Tego dużo ciężej zdobyć, obawiam się, że nigdy nie będę miał możliwości go dotykania, poza tym jakoś niespecjalnie mnie aż tak, głównie przez te karbonowe maszty, nie za bardzo mnie interesuje ten model, natomiast Freelight zobaczymy. Więc podsumowując, bardzo fajny, bardzo namiot taki, kupujecie i po prostu on jest. Jakby nie bawicie się, że tu trzeba go trochę podkleić, tam szwy przeciekają, to trzeba je trochę uzupełnić jakimś klejem. Tutaj coś się odpruło, tam coś się stało, tutaj trzeba załatać. Nie. Kupujecie, macie. On leży, wyjeżdżacie na weekend, po prostu pakujecie go do plecaka, jedziecie, czy pada w nocy, czy grad wali, czy wieje silny wiatr. On zapewni wam po prostu spokojny sen, więc spoko. Do tego zdecydowanie lekki, na dwie osoby 1500 gramów, 1540 gramów. To jest bardzo dobra waga. Podlinkuję też galerię zdjęć, na której sfotografowałem na wadze każdy pojedynczy element tego namiotu, czyli będziecie mogli zobaczyć, ile waży sama sypialnia, ile waży sam tropik, ile waży same maszty, ile waży pokrowiec od masztów, bo zdecydowanie z tej wagi można zejść, tak? Jedna rzecz, zejdziecie z wagi, kiedy zostawicie już cztery szpilki w domu, bo one są kompletnie niepotrzebne, to jest raz. Dwa, możecie zostawić pokrowiec od szpilek. Trzy, możecie zostawić pokrowiec od masztów. Cztery, w ogóle możecie zostawić cały ogólny pokrowiec, więc no, można jeszcze tych gramów trochę uczknąć. MSR Haba Haba, namiot dwupowłokowy. Bardzo fajna opcja. Nieco droga, ale jeżeli tylko wiecie, że na pewno wykorzystacie go w 100%, możecie spokojnie kupować. I dla wszystkich, którzy dotrwali do samego końca, przede wszystkim jakby gratuluję, bo pierwszy film pewnie uszy krwawią, oczy krwawią, ale oby był progres, to będzie spoko. Trzy rzeczy złożyły się na to, że na sam koniec chciałbym wam zaproponować jakiś bonus. I pierwsza rzecz to jest to, że to jakby duża sprawa, pierwszy film na blogu odnośnie sprzętu, zaczynamy serię i tak dalej, i tak dalej.
Więc pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że Was lubię, w związku z tym chciałbym Wam coś dać. A trzecia rzecz to jest to, że w tym roku miałem okazję być na targach turystycznych we Friedrichshafen. Największe targi, jedne z dwóch, drugie to jest ISPO, ale generalnie Friedrichshafen. Bardzo duże targi ogólnoświatowe, outdoorowe. Byłem tam jako jedyny bloger z Polski, więc było super fajnie. Miałem okazję porozmawiać z przedstawicielem handlowym firmy Kupilka. Nie wiem, czy kojarzycie firmę Kupilka. Jeżeli nie kojarzycie, to już pokazuję. To jest Kupilka. To są takie kubeczki, miski, rzemień ze skóry renifera. To jest firma skandynawska, która produkuje właśnie takie rzeczy. To jakby nie jest drewno. To jest, oni chyba mówią, że to jest 50% tworzywo sztuczne, 50% drewna, ale ma bardzo fajny klimat. Bardzo lubię. Oni w tym roku startowali w konkursie na najlepszą markę, chyba skandynawską, outdoorową, z takim produktem jak Spork. To nie jest nowa rzecz. Takie rzeczy są. On będzie dla Was, jest dla Was. Co trzeba zrobić? Trzeba wysłać zdjęcie. Trzeba wysłać zdjęcie z Waszego jakiegoś krótkiego wypadu weekendowego. Nieważne gdzie. To może być 500 metrów od domu, a może być 500 km od domu. Wysyłacie zdjęcie najlepiej z kempingu, z biwaku. Chciałem zobaczyć rozłożony namiot, chciałem zobaczyć rowery, kuchenki. I to te zdjęcia wrzucacie w komentarzach na Facebooku pod tym filmem. A ja wybiorę jakieś najładniejsze i do tej osoby pójdzie sobie taki Spork. Nowość od firmy Kupilka. Pozdrawiam, dzięki za oglądanie, hej!